Cześć, witajcie. Słuchajcie, idzie jesień. Każdy zaczyna mieć problemy z paleniem samochodu. Ja chcę dzisiaj poruszyć kwestię taką. Mamy wtryskiwacz Delphiego. Ten wtryskiwacz jest w różnych silnikach montowany, czy to jakieś tam generalnie w większości w grupie Forda, aczkolwiek nie tylko. No i teraz słuchajcie, rzecz jest jaka. Co wymieniamy w wtryskiwaczu, kiedy coś się ewentualnie dzieje? Jeśli mamy problem, że ktoś nam powie, proszę pana, wtrysk pana leje. To więc dużo ludzi uważa tak, jeżeli wtryskiwacz leje, no to tak, pewnie leje w dół i tego paliwa samochód mi pali więcej. Otóż słuchajcie, nie. W toku mówienia mechaników wygląda to w ten sposób, że paliwo, które dostaje się tutaj jako wysokie ciśnienie od góry, powinno przelatywać przez wtryskiwacz, oczywiście po wysterowaniu cewki, i powinno zostać rozpylone na dole w komorze spalania. I jest taka sprawa, że to paliwo, które się tu dostaje, nie jest w stanie wyjść tutaj na końcu jako wysokie ciśnienie, ponieważ zostaje upuszczone wcześniej w powrót. Czyli paliwo, które, jak potocznie mówimy, wtryskiwacz leje, to paliwo powraca z powrotem do baku poprzez filtr paliwa. I tak to właśnie wygląda. Czyli przyjmijmy, że wtryskiwacz leje i wtedy słuchajcie, co taką przyczyną jest, to zaraz dojdziemy do tego. Natomiast słuchajcie, ważna rzecz. Jeżeli mówimy o wtryskiwaczu, to musimy wiedzieć jedno. Wtryskiwacz lejący tylko i wyłącznie, ale efektów nie było takich, że samochód kopcił na czarno, bo jeżeli samochód kopci na czarno, to już wtedy wiemy, że końcówka rozpylacza ma na tyle duże otwory, że ten wtryskiwacz podlewa komorę spalania, czyli tłoka, i w ten sposób ta mieszanka nie zostaje spalona, zostaje po prostu wyrzucona w formie czarnej chmury. I wtedy mówimy o tym, że jest końcówka wtryskiwacza uszkodzona. Bądź na przykład mamy efekt taki, że samochód złapie błąd na przykład z wypadania zapłonu. Czyli wiemy na przykład, że on przestaje palić na ten któryś tam gar, bo już pominę kwestię, że jest zaopiłkowany i powiedzmy on się blokuje, klinuje, więc tu jest już odrębna zupełnie sprawa. Natomiast słuchajcie, rzecz jest jaka. Jeżeli wtryskiwacz nam leje tylko i wyłącznie tutaj, czyli próba przelewowa zrobiona jest w samochodzie i wyszła źle, to wtedy słuchajcie, czepiamy się czego? Ja wam pokażę może, nim się czepimy, jak mi się uda złapać ostrość. Nie wiem, czy to będzie, słuchajcie, widać na nagraniu, tutaj na tym mikroskopie u mnie. Myślę, że będzie widać. No nie wszyscy mikroskop mają, ale myślę, że powinno coś tam być widać. No i tu, słuchajcie, są otworki. Jak bardzo się tak przyglądniemy, tu jest otworek. Te kanaliki są, co prawda, słuchajcie, tutaj są częściowo poprzytykane, ale to tylko dlatego, że ja ten wtryskiwacz nie myłem, nie czyściłem. O, tu jest widać następny kanałek. Wokół niego jest troszeczkę sadzy, ale nie jest tą sadzą aż tak zawalony, żeby można było powiedzieć, że ten wtryskiwacz nam nie pali. Generalnie rzecz jest jaka, żebyśmy mogli zrobić oględziny sobie, słuchajcie, na mikroskopie, tak jak ja w tym momencie to robię, potrzebujemy taki wtryskiwacz domyć. Czyli po prostu on musi być wyczyszczony, rozebrany w mak. No i teraz tak, jak jesteśmy przy kwestii, słuchajcie, mycia wtryskiwacza, potrzebujemy wanienkę ultradźwiękową. Jeżeli takiej wanienki nie mamy, to nie jest strach, nie musimy się martwić. Do tego, co potrzebujemy, na pewno, słuchajcie, bardzo dobrze sprawdza się chemia, która jest używana do wanienek. Nie będę zdradzał firmy, żeby robić reklamę, natomiast koloru niebieskiego. Na naszym słynnym portalu internetowym można takie coś kupić od, powiedzmy, średnio tam około 20 zł za butelkę litrową. I to wystarcza naprawdę na dużo. Ale wracając do tematu, nim wtryskiwacz, słuchajcie, wymyjemy, wykąpiemy, ja wam pokażę, jakie błędy bardzo często są popełniane. Ja kiedyś już miałem okazję właśnie się przekonać, jak w bardzo renomowanym serwisie, warsztacie, dużym, naprawdę dużym, zostały zregenerowane wtryski. Natomiast została popełniona jedna bardzo dużo radykalna rzecz, jako błąd. Generalnie, słuchajcie, nie pokazuję, jak rozkręcać wtryskiwacz, bo już gdzieś tam to powinno być na jakimś filmiku chyba moim, jak dobrze, kurczę, pamiętam, może nie. W każdym bądź razie mamy już rozebrany.
No i otwieramy go elegancko. Może sobie odsuniemy to, żebyśmy to widzieli. No. To jest wtryskiwacz, który jest jeszcze niewyczyszczony, niewykąpany, nieumyty. No i słuchajcie, co mamy. Przede wszystkim mamy tutaj części. Co prawda jeszcze jest jedna do zdemontowania i jeszcze jest jedna, której nie widzimy. No. Więc mamy, słuchajcie, tak, dwie sprężynki. Duża sprężynka gruba, która odpycha iglicę. Pokażę przy składaniu później, co gdzie idzie. Malutka sprężynka, która pracuje tutaj, o tu w środku. I słuchajcie, jest ważna rzecz. Nie mam magnesu, żeby Wam pokazać, ale wewnątrz tutaj, o tu, w tym kanaliku, na środku dokładnie, tej cewki, bo to jest cewka, na środku tej cewki, słuchajcie, jest taki bardzo malutki klinik, który sobie pracuje. Nie wiem, jaką tam sobie nazwę ma, ale mniejsza z tym. W każdym razie uważajcie przy jakimś myciu i kąpaniu, żeby ten wtryskiwacz metodą postukania na jakiejś szmatce postukać. On powinien się Wam cofnąć. Jeżeli go będziemy widzieli, zaraz ja spróbuję go, czy mi się uda. A kij z nim. W każdym bądź razie, słuchajcie, siedzi sobie w środku i musicie wiedzieć, że on tam jest i że przy dmuchaniu jakimkolwiek on może Wam wylecieć. No i słuchajcie, rzecz jest jaka. To, co odpowiada za pracę wtryskiwacza główną, czyli za to paliwo, czy ono powróciło do baku, czy nie, to jest, słuchajcie, ten właśnie zaworek. Zasada jego jest taka, że ten zaworek się kręci. On ma tutaj grzybek, ten grzybek się obraca, ale oprócz jego obracania się pod ciśnieniem, ta cewka, która tutaj jest, ma taką zasadę, żeby po prostu ten grzybek w bardzo niewielkim stopniu, nie wiem, czy to będzie widać, podnosić do góry. O, właśnie tak jak teraz. On sobie pracuje, co prawda nie tyle, co mi, ale on sobie pracuje, słuchajcie, i się otwiera. Jeżeli on będzie już zużyty, to paliwo będzie wracało. Ja Wam pokażę na mikroskopie, jak wygląda bardzo zużyty zaworek, który w większości został zniszczony gdzieś przez jakieś chyba paliwo. No i słuchajcie, jeśli mamy tego typu rzecz, wiemy, że to już jest w stanie tragicznym, czyli pojazd gdzieś tam się poruszał na kiepskim paliwie bądź paliwie z wodą, no i wiadomo, że on się już kwalifikuje do wyrzucenia. Także jego ta powierzchnia jest użyta. Teraz podglądniemy sobie część tu, gdzie on sobie pracował. No i dokładnie możemy dostrzec, można powiedzieć, to samo. On tutaj ma za zadanie uszczelniać przepływ paliwa, natomiast warunek jest taki, że ta powierzchnia musi być idealna, doszlifowana, gładziutka, natomiast jeżeli będzie już zużyta ta powierzchnia, czy powiedzmy będzie miała jakieś bruzdy, czy powiedzmy opiłki, już nam zniszczą część tej powierzchni, no to niestety tego uszczelnienia już nie będzie i wtedy rzecz jest jaka, że to paliwo wraca z powrotem. Więc słuchajcie, jeżeli wtryskiwacz leje na próbie przelewowej, nie utrzymuje ciśnienia, to wtedy angażujemy się w to, żeby taki zaworek wymienić. No i teraz słuchajcie tak, jeżeli oglądziny sobie zrobimy końcówki wtryskiwacza, czyli naszego tutaj rozpylacza, i po wymyciu, po umyciu, aha, słuchajcie, nie skończymy jednej rzeczy, jeżeli myjemy, nie musimy mieć wanilki ultrawdziękowej. Wystarczy garczek, wrzucić sobie te wszystkie elementy, żeby Wam nie poginęły. Włączamy grzałkę, żeby się ta woda gotowała. Dobrze się sprawdza grzałka elektryczna, dlatego że ona wprowadza takie wielkie bulgotanie wody, czyli ten ruch po prostu wody. I wtedy ten cały nagar tą chemią, co jest tutaj, zniknie. Jeśli będzie końcówka sprawdzona przez nas, czyli powiedzmy podglądamy sobie, jeżeli mamy mikroskop, bądź wiemy, że nasz samochód nie kopcił na czarno. A jeszcze jedna rzecz, nie kopcił na czarno. Ja Wam pokażę, czy będziemy widzieli,
Wiem, że za dużo, ale staram się Wam przekazać, co tylko mogę. No. Tu jest, słuchajcie, iglica naszego wtryskiwacza. Może jakieś tam zanieczyszczenia w tym momencie delikatne są. Natomiast oprócz tego, że ona jest, słuchajcie, bym powiedział, brudna i posiada ślady takie brązowe z jakości paliwa, to tak naprawdę, słuchajcie, nie... No nie, troszkę są delikatne. Są delikatne, słuchajcie, wżery malutkie. Tutaj, jeśli mamy kropeczki jakiekolwiek, czy na tej ogólnie powierzchni, bo ta powierzchnia szkląca, która jest, to jest powierzchnia, która już uszczelnia samą końcówkę wysokiego ciśnienia. Więc jeżeli tutaj na tej powierzchni znajdziemy wżery, to wiemy, że on się nie będzie uszczelniał i będzie nam tego paliwa podlewał. Natomiast słuchajcie, tu na tej powierzchni samej szklącej, no nie mógłbym skrytykować. Myślę, że po umyciu ta brązowa faska z niego zejdzie i końcówka będzie dobra. Czyli przyjmijmy, słuchajcie, założenie. Wtrysknie kapciu na czarno. Mamy końcówkę dobrą. Końcówkę, jeżeli mamy dobrą, no to słuchajcie, co nam zostaje. Zostaje nam zdobyć zaworek i go wymienić. Natomiast powiem Wam rzecz taką. Tu jest taka przekładka w wtryskiwaczu. Bardzo często przez mechaników wymieniona. No i bym powiedział, po cholerę, po co? No, zasada jest jedna. Kasa. Bo tak naprawdę, słuchajcie, jeżeli oglądniemy taką przekładkę, która tak naprawdę jest tylko pomiędzy zaworkiem, tym tutaj, który ustala nam dawkę, a końcówką wtryskiwacza, to naprawdę tutaj większego znaczenia nie ma, więc jeżeli on jest domyty, jest ładny, elegancki, to po cholerę go wymieniać. No ale słuchajcie, no, kasa na drodze nie leży, więc jeżeli się wymieni, to więcej zostanie. Proste, logiczne, nie? Przyznam szczerze, miałem okazję rozbierać wtrysk, bo u nas tych Fordów jeździ. I kurczę, w żadnym przykładka była nie do wymiany. O dziwo, że niektórzy twierdzą, że przykładkę w pierwszej kolejności trzeba wymienić, wyrzucić, bo ona się nie nadaje. Bardzo ciekawe, no ale słuchajcie, no nie będę polemizował o tej kwestii, więc słuchajcie, mamy te części sprawdzone, one idą do mycia. Jeśli do mycia, wyciągamy nasz grzybek przysłowiowy, jeżeli chcemy go domyć. Jeżeli, znaczy, powiem Wam rzecz jaką, jeżeli on jest zużyty i to paliwo leje, to więc jemu już i tak nic nie pomożemy, jego myć nie musimy. Chyba że dla siebie, żebyśmy wiedzieli, czy on jest czysty, ładny i tak dalej. Natomiast jeżeli byśmy mieli efekt taki, słuchajcie, że rozkręcimy wtryskiwacz i ten zaworek jest zapieczony, czyli widzimy wyraźnie, że ten grzybek się nam nie chce obracać, bo on nie chce wychodzić, to możemy mieć efekt taki, że dostał się po prostu brud, jakieś tam śmiecie, nieczystości i zablokowały nam nasz zaworek. To samo dotyczy tutaj końcówki wtryskiwacza, więc jeżeli nie możemy iglicy wyciągnąć, bądź widzimy, że ona się klinuje, to już mamy po prostu taką po części odpowiedź, że być może są nieczystości, które po usunięciu, czyli po wykąpaniu w garczku, wlewamy chemię, włączamy gotowanie, wygotujemy ten wtryskiwacz, wyciągamy czyściutki, płukamy, suszymy przede wszystkim, no i zasada przede wszystkim jest taka. Jeżeli oglądziny zrobimy i składamy wtryskiwacz, to pamiętajcie jedną rzecz. Tu jest obudowa wtryskiwacza. I błąd, który jest popełniany bardzo często, gęsto, jest taki. Pominę, że tu jest w środku ten malutki taki klinik, który sobie pracuje tam pod sprężynką. Ale chodzi o co? Dużo ludzi nie rozbiera tego wtryskiwacza bardziej dalej. I słuchajcie, błąd radykalny, bardzo duży, kosmiczny jest taki, że taki wtryskiwacz po wykąpaniu i po umyciu będzie miał, słuchajcie, taki efekt, że on tu wewnątrz, między uszczelnieniami, będzie miał zgromadzoną wodę. Jeżeli ta woda będzie, więc ja Wam pokażę, to ona zrobi Wam spustoszenie po niedługim czasie. I po robocie Wasz wtryskiwacz wróci z powrotem na stół jako niesprawny. No i dostaniecie oczywiście opis reklamacji. W układzie paliwowym była woda. I żeby tak się, słuchajcie, dostać,
ta cewka, żeby nam wyszła, bierzemy śrubokręt, najnormalniej w życiu, wypychamy sobie tą cewkę i ona, jak tu byśmy widzieli, ona zaczyna nam powoli wychodzić. Co prawda była niewyciągana chyba x lat, pasowałoby ją spryskać, o, ale powoli zaczyna nam, słuchajcie, wychodzić. Zaraz ją wysuniemy. Dobra, mamy wyciągnięte. No i słuchajcie, to jest cewka, czyli nasz elektromagnes, który ma zasadę taką. Tu podajemy prąd i on w tym momencie jako elektromagnes przyciąga do siebie, o, właśnie ten grzybek, który tu jest, klik, i wtryskiwacz się nam zaczyna otwierać, zaczyna dawać paliwo. Natomiast słuchajcie, rzecz jest jaka. Jeżeli ktoś wtrysk umyje, czyli umyje nasz wtryskiwacz i potem próbuje go wydmuchać, to bardziej jak pewne, że tam wewnątrz tego właśnie elektromagnesu, tej cewki, zostanie woda. I później, słuchajcie, efekt jest jaki, że tutaj na łączeniach, tu mamy łączenia zgrzewy, bardzo często, gęsto tutaj, powyżej uszczelnienia tego, bo to on we wtryskiwaczu jak sobie siedzi, to tu ma uszczelnienie, żeby tam się nic nie działo, i tutaj to łączenie, które jest zgrzewane, bardzo często jest zjadane przez wodę. I to jest właśnie ten błąd bardzo duży, który popełniają właśnie mechanicy, którzy kąpią wtryski, a nie zrobią tego, co potrzeba, i potem właśnie takie są efekty. No i dobra, słuchajcie, jak wtryskiwacz mamy wydmuchany, wyczyszczony, chcemy to złożyć, smarujemy przede wszystkim tą cewkę, nim wciśniemy ją z powrotem w obudowę wtryskiwacza. Tu bardzo charakterystyczne, żebyście się nie musieli martwić, są takie przycięcia. Tymi przycięciami wyprowadzamy na zewnątrz, czyli do wtyczki tej, która będzie sterowała tym wtryskiwaczem, czyli te ścięcia, które są, dajemy na zewnątrz. No i dobra, ja wcisnę tą końcóweczkę tu z powrotem. Dobra, weszła mi końcóweczka. O, i mam z powrotem złożony, tylko że słuchajcie, ja go nie myłem, ale gdybym ja go mył, to ja bym musiał go najnormalniej w życiu wydmuchać, żeby był czysty, bez wody, bez niczego. No i tak, jak mamy taki wtryskiwacz wykąpany, wyczyszczony, wydmuchany, to słuchajcie, bierzemy się za złożenie, czyli tak, tam ma być ten klinik, który mówiłem, w następnej kolejności wkładamy sprężynkę. Tylko pamiętajcie, to musimy zrobić w warunkach w miarę czystych, żeby tam śmieci się nam jakieś nie zgromadziły, niepotrzebne. No i ja wam powiem rzecz jaką. Ja to robię w ten sposób, że nim skręcę wtryskiwacz tego typu, montuję sobie go w imadle, dowolnym już tutaj, dowolnym, i tu na tym gwincie, słuchajcie, daję najnormalniej w życiu klej do gwintów, który jest, taki, który po prostu nie musi być mocnym klejem, bo wtryskiwacz się nam nie rozkręci, ale potrzebny jest klej, który uszczelni nam po prostu obudowę, która też będzie wykąpana, uszczelni nam obudowę do reszty wtrysku tutaj. Czyli po skręceniu, żebyśmy mieli to uszczelnienie na gwincie. No i tak, jak mamy tutaj zalane, a tylko tak, słuchajcie, nie żeby kleju tego napaćkać tu, żeby to zalać, tylko dajemy na samym gwincie, żeby tutaj nam nie wypłynął do góry, dlatego wtryskiwacz stawiamy tak do góry, żeby on stał. Jeżeli mamy tak zrobiony, przyjmijmy założenie, że mamy nowy zaworek. Przyjmijmy, to jest nowy, prawda? Czyli zakładamy nasz nowy zaworek. Tu mamy elegancko. Bierzemy naszą przekładkę. Przyjmują założenie, że jest nowa, choć nie musi być nowa. To, cośmy rozmawiali wcześniej. Wkładamy naszą sprężynkę tu. Bierzemy końcówkę wtryskiwacza, czyli to, co mamy tutaj. Musimy trafić tylko sobie dziurkami. O, jeżeli mamy wszystko tak, jak stoi tutaj elegancko, zakładamy.
tryskiwacz ręcznie możemy sobie skręcić. Jak mamy wtryskiwacz ręcznie skręcony, idziemy już do ścisku, który gdzieś tam możecie podglądać na moim filmie. Jest uchwyt zrobiony z uchwytu wiertarki, którym skręcam wtryskiwacz. I skręcamy go i słuchajcie, tu nie jest jakiś temat tabu, w serwisach wam tego nie powiedzą. Dziwna kwestia, ale prawdziwa. I za tą informację prosiłbym łapkę w górę. Kto tylko może, dajcie łapeczkę. Subskrypcję sobie włączcie. Słuchajcie, wtryskiwacz skręcamy siłą 50 N. Nie wiem, dlaczego nikt nie chce zdradzić, jakbyście dzwonili, pytali do serwisu. Generalnie, słuchajcie, jeśli chodzi o wtryskiwacz Delphiego, są rozbieżności 50 do 54. Ciężko powiedzieć, z czego się to bierze, ale to 4, wierzcie mi, że to naprawdę nie będzie miało znaczenia. Ja generalnie skręcam siłą 50 N i zawsze wszystko się sprawdza. Także słuchajcie, naprawdę łapeczkę w górę poproszę, kto tylko może. Chcecie komentarze, piszcie komentarze, czy dobre, czy pozytywne, negatywne. Na pewno, słuchajcie, wtryskiwacz tego typu, który byłby wyczyszczony, wymyty, skręcony, jak ma być, nadaje się, słuchajcie, do założenia z powrotem. Przyjmując założenie, że ja wymieniłem zaworek, ten, który w środku siedział, i mogę go zakładać, no tylko, że wiadomo, słuchajcie, tutaj musi pójść jeszcze podkładka uszczelniająca. Jeżeli wymieniacie podkładkę, tą, która jest na wysokie ciśnienie, tam, która jest miedziana podkładka, czy stalowa, taka, która jest w oryginale jeszcze, to wyczyśćcie sobie w komorze, żeby tam na dole nie było nieczystości oleju, żeby to ładnie siadło. I ważna, bardzo ważna rzecz, o której nie powiedziałem wam, no po prostu wyleciała mi z głowy. Jak nim złożycie zaworek nowy, nim złożycie tutaj końcówkę wtryskiwacza, iglicę, puśćcie troszeczkę tam oleju. Puśćcie oleju na jedną rzecz, puśćcie oleju na drugą rzecz. Naprawdę to nie zaszkodzi, a wtryskiwacz na dzień dobry, jak zacznie pracować, będzie miał o wiele lżej i te pierwsze efekty jego rozruchu, nie będzie po prostu miał efektu jakiegoś przytarcia. Nie będzie to taki wtryskiwacz suchy, bo tutaj zasada powinna być taka, że wtryskiwacz składamy na mokro. Ale na mokro, jeżeli go złożymy, nie uszczelnimy tym klejem, bo będzie mokry, prawda? Czyli mokry nie znaczy woda zalany, tylko myty w substancji jakiejś takiej, na przykład ropopochodnej czy substancji tłustej. Wtedy tu jest taka zasada, że jego składamy jako mokrego. Możemy go złożyć jako suchego, ale te elementy, które pracują, czyli zaworek, gdzie pracuje, po prostu puśćmy kapkę oleju, rozruszajmy końcóweczkę wtryskiwacza, żeby on się poruszała, ta iglica, i wszystko będzie miało ręce i nogi. No, także słuchajcie, jeżeli filmik się komuś przydał, myślę, że na pewno, pamiętajcie, nie dajcie się naciąć. Bądźcie zawsze o jeden krok do przodu. No i co, słuchajcie, do zobaczenia w jakimś następnym filmie. No i jeszcze raz, łapka w górę, subskrypcję sobie włączcie. No i podziękował, do zobaczenia.